Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Cześć, Hyper, Interior Detailer i zaczniemy od zapachu. Klasyka, niuchamy. Taki neutralny, czy fajny? Bez emocji, takie nic. Ale świeży. We wnętrzu czy go czuję? W ogóle. Co jest plusem, z tego względu, że z butli mi się nie podoba. Co do produktu, no tutaj to nie ma wiele kombinacji, tutaj co mogę powiedzieć, no wjeżdżasz, przecierasz, po wszystkim. Czy zostawia po sobie zabezpieczenie? Niestety tak. Czy domyje ci idealnie plastiki? No nie, no, już film o tym był. Tak, to jest taki typowy produkt do zbierania kurzu. Co mi się w nim nie podoba? Na skórze dziwnie się zachowuje. Dodaje śliskości. Moim zdaniem nie lubi skóry, tak nijak, naprawdę. I trzy auta i na trzech to samo. Jakaś plamka gdzieś tam została, tak dziwnie, jakoś, nie wiem. Dla mnie, no, jeżeli chodzi o skórę, to leży. Taki typowy odkurzacz, słuchaj, i tak naprawdę wlatujesz, przecierasz, kończysz. I to jest wszystko. I już. I, no, kurczę, tak naprawdę łapanie kurzu? No tak, no rzeczywiście, może jest i trochę po nim mniejsze. Nie zauważyłem, żeby jakoś nadmiernie łapał kurz. Ja w aucie, czego ja używam? No ja używam innego produktu do bieżącego czyszczenia, który mi się sprawdza 1 do 10. O nim będzie, o tym produkcie. Albo już było? Było, tak. A, to jest ten. Chyba było. Tak, było. Manufaktura wosku. Interior Detailer. Cleaner. 1 do 10 i dla mnie naprawdę taka sprawa. Delikatny zapach. No, no dobrze, słuchaj. Kurczę. Nie wiem, ja mam mieszane uczucia co do takich produktów. No ten robi to, co ma robić. No, jeszcze jakby był jakiś taki zapach, który kurczę w środku na chwilę na dłużej zostaje, to by było ok. Tu jest tak neutralnie, tak kurczę, tak nijak. Tak naprawdę, może o tak, ja nie poczułem jakichś tam nadmiernych emocji, że pracuję tym produktem. Naprawdę. Kurczę, nie wiem. Tak, pobawiłem się tym trochę, polatałem, no bo co tu można sprawdzać tak naprawdę, jeżeli chodzi, to tak jak z płynem do szyb. No wpadasz, myjesz i już. Dopiero się okazuje, jak masz konkretnego gruza, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Tak jest z płynami. To podobnie jest tutaj z tymi produktami. No, na gruza w nim nie wlecisz, bo za wiele nie zrobi. Tak naprawdę gruby brud to ci zamaskuje, przykryje. Zbierze część oczywiście. Oczywiście, że część zbierze. Ale większość, wiadomo, no to jest maskowanie. Fajna! Śliskość jest potem fajna na plastikach. Tak, na skórze to jest, no tak jak mówię, niekoniecznie przyjemne. No dobra, no słuchaj, no z mojej strony to wszystko. No właśnie, no. To wszystko. Tak, kurczę. Z Hyperem mam to, że tak dziwnie jest, wiesz, że tak samo jest z szamponem. Tak, kurde, tak. Bez emocji, tak, wszystko jest to tak wypośrodkowane, ale to dobrze, bo jest bezpieczne, może o to chodzi, że tak miało być właśnie. Nie przegięte w żadną stronę, tu też tak, tak optymalnie bym powiedział. Nie jest to dla mnie jakiś hiper, super, duper produkt, bo tak naprawdę, no, ja, no, tak jak mówiłem, no, do odświeżenia wnętrza to tak naprawdę wolę to przetrzeć coś, co jest na bazie alkoholu. I wiesz, i nie zostawia po sobie kompletnie nic. I wtedy tak, wtedy ma to rację bytu, a tak naprawdę to wolę interior cleaner, czyli produkt czyszczący, rozcieńczyć. Żeby mi nic nie zabezpieczało. Ja nie potrzebuję zabezpieczenia, przykrywania brudu, tylko potrzebuję zebrania kurzu. A tym bardziej, że ja w aucie mam powłokę. Wszędzie. Takie życie. No. I zapominam o wszystkim. Ja wiem, że dressingowanie jest fajne. Wkładziesz dressing, on tam wykończenie, pół dnia pachnie. Przyjemna sprawa, ale na powłokę też możesz kłaść, żaden problem. Z tym, że dressingi mają to do siebie, że właśnie fajniej się brudzą, przyjemniej. Wtedy masz co robić. Przy powłokach już nie ma takiego problemu, aż takiego problemu, a tym bardziej jak ścierasz kurz produktem, który jest bardziej do czyszczenia niż do... Kurczę, ja to mówię, dla mnie to są tak oszuści. No. No, trochę zamaskuje, trochę zbierze, niektóry zostawi zapaszek. No tak widzę te produkty. No dobra. Produkt nie jest zły, oczywiście. Nie jest zły, naprawdę robi to, co ma robić. Jedyne co, to mi nie leżą na skórach. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!